Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Zapraszam was do takiego luźnego vloga, dawno nie było, a wiem, że tęskniliście za vlogami, także zapraszam was. Co dzisiaj robimy? Mamy 11:20, robimy teraz live'a z malowania. Na 14 mamy spotkanie biznesowe, na które was zabiorę, poznacie może kogoś. No i co? No i tak to nic, po prostu taki luźny vlogmas. Widzicie, co jest o vlogmasach? Luźny vlog. Zobaczymy, co się będzie działo. Słuchajcie, właśnie przed chwilą ktoś napisał, czy nagram, że cały dzień ze mną. Więc proszę bardzo, nagrywamy. Wszyscy się tutaj witają. Hejka, hejka, wszyscy piszą. Wszyscy się witają z YouTube'em. Moi drodzy, zrobimy live, ale to mamy Shadowbana. Przez noc wpadliśmy też w rankingu. Mieliśmy 11 miejsce, mamy 21. Jak ktoś nie chodzi na moje live, to was bardzo serdecznie zapraszam. TikTok Kinia Wiczyńska. Praktycznie wszędzie tak samo się nazywam. Kinia Wiczyńska. Wiem, że tu stoi Black. Odstawiam je. Nie mogę takiej terapii szokowej zrobić, bo jak piłam 3 dziennie, więc piję jednego dziennie na razie. Cześć Klaudusia, dobra, wracam do live'a. Słuchajcie, my tutaj na live'ie to mamy masakrę, bo jesteśmy wysoko w topce. Jak jest ktoś wysoko w topce, to znajdują się takie mędy, które zgłaszają za wszystko. I miałam lekki bius i dostajemy cały czas ograniczenia wiekowe. Proszę coś zaradzić na to. Cześć styczniowa. Mnie też nie wywalaj tam, bo porządki w moderacji robię. Nie, słuchajcie, nie wywalam. Będziemy na odcinku, będziecie na odcinku. Także vlogasek jest nagrywany, dokładnie. No, także słuchajcie, zgłaszają mnie za ograniczenie wiekowe. Nie mam 18 lat dla TikToka. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja mam tak uwaloną gąbkę do makijażu, że to jest jakaś masakra. Ona jest tak uwalona, proszę bardzo, wypatrzcie też na live, ja robię live, a ja robię tu i tu. Więc słuchajcie, potrzebujemy jakiś płyn do makijażu, czy taki płyn do mycia twarzy użyć. Albo spróbujemy, gdzie jest ta emulsja moja ulubiona, gdzie ona stoi? Słuchajcie, wczoraj było sprzątanie domu, o, jest pianka jakaś, o, z tego Dr. Graham, ta pianka też jest w ogóle bardzo fajna. Dobra, chociaż trochę tą gąbeczkę. Zleciało z niej trochę. Ej, słuchajcie, naszła mnie wena na mycie pędzli. Ja mam tak ufajdane pędzle. Tu żółte, w ogóle te od pudru, to jest masakra. Jak z tą gąbeczką. I teraz tak, mam do tego sprzęt. Mam takie coś, że to jest do mycia pędzli, że tutaj się wsadza palce. Płynie się chyba myje o to pędzle. I w ogóle ktoś na live napisał, że on myje pędzle żelem do higieny intymnej. Także sprawdźmy to. Dobra, już jesteście na przybliżeniu. Otwieram to coś. Dobra, bierzemy jakiś pędzel taki ufajdany. Dobra, weźmy ten taki ufajdany od podkładu. Pomoczę go. I mam tutaj nałożyć płyn do higieny intymnej. Nie no, pierwsze słyszę, żeby takie coś działało. Ale dobra. Ej, faktycznie domywa, patrzcie. Ej, i to jak domywa? Mocno to domywa. Ty, nowy patent, słuchajcie. Ale ciekawi mnie, czy to tylko tak do tej higieny intymnej, czy inny też tak będzie mocno domywał. Dobra, domyję tego i zaraz zobaczymy się na innym pędzlu i tam spróbujemy sobie normalnym płynem. Patrzcie, to się faktycznie mocno domywa. On jest bardzo mocno ufajdany, więc tutaj do niego to potrzeba bardzo dużo. Takie jedne coś to mi nie starczy. Taka jedna gąbeczka. No i patrzcie, i z niego jeszcze będzie ile wyciskało się. O Jezu, ile się z niego wyciska. Masakra, jaki uwalony pędzel. Dobra, teraz bierzemy, słuchajcie, sobie dwa, albo nie, weźmiemy sobie ten pędzel do konturowania. Weźmiemy teraz normalną piankę do mycia twarzy i zobaczymy, czy nam to tak samo wyjdzie, czy będzie gorzej, czy będzie lepiej, czy będzie tak samo. Nie wiem. Nie no, też zmywa, ale gorzej. Ej, faktycznie ten płyn do higieny intymnej, albo ja to robię niefortunnie, albo ten płyn do higieny intymnej zmazywał nam o wiele więcej. Ej, dobra, nie. Płyn do higieny intymnej, teraz patrzcie, nałożę na rękę tego płyn do higieny intymnej, zobaczymy, czy będzie więcej tego brudnego. Ej, patrzcie, faktycznie. I od razu ręka brudna, a przy tamtej piance nie było ręki brudnej. Czyli faktycznie żel do higieny intymnej do mycia pędzli jest idealny. Dziewczyny, wiecie już, co robić. Myjemy pędzle żelami do higieny intymnej. Dobry, kolejny dzień, słuchajcie, to jest taki vlog z paru dni. Aktualizacja co do samochodu. Jak już mówiłam albo nie mówiłam, ubezpieczalnia odmówiła ze względu na to, że to jest szkoda wynikająca z albo złego użytkowania samochodu, albo po prostu zużycie samochodu i oni tego nie pokrywają. Gwarancji już nie mam, bo tam jakiś korwowód wywalił 4 dziury. No moi drodzy, jest jednym zdaniem przechlapane. Szukamy silnika na własną rękę i naprawiamy to na własną rękę. Koszt tego jest... O mój Panie Boże...
zlituj się nade mną, wszechświecie. Dostaję co chwilę kopa w dupę, ale dobra, to daj chociaż kopa to działania. Bo wiem, że muszę działać, no. Ale no masakra jestem samochodem i wiecie, jeżdżę wypożyczonym. Co tydzień za wypożyczony samochód płacę 1000 zł. I teraz myślę, żeby kurde, że jednak schować głowę w piasek, nie będę wielka księżniczka wozić się kurde samochodami, wypożyczać, tylko po prostu chyba przysiądę się na Bolty. No bo to jednak są duże pieniądze, 1000 zł tygodniowo to jest dużo. Więc po prostu przysiądę się na Bolty, dużo i tak za bardzo nie jeżdżę. Dopóki mam ten samochód wypożyczony, to zrobię jakieś takie mega duże zakupy do domu, żeby nie musieć, wiecie, chodzić co chwilę do sklepu. No i tyle, no i przysiądę się na Bolty. Je tam Bolt na siłownię czy czegoś tam, no to wiecie, to wyjdzie nam 20-30 zł dziennie. A tak, no to dziennie wychodzi 100 parę złotych, to będzie zaoszczędzone. Taka aktualizacja z samochodem jest po prostu masakra. Nie ma nigdzie jeszcze tego silnika. Ludzie, ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Ja już mam dość tego samochodu. Jakbym mogła, to bym kupiła nowy, ale nikt ode mnie nie weźmie samochodu z rozwalonym silnikiem. To jest właśnie najlepsze, że nikt nie weźmie samochodu z rozwalonym silnikiem. Także szukamy silnika teraz. A teraz zabieram się oczywiście za live'a. Dobra, ja już słuchajcie, ogarnięta. Michael wrócił i teraz patrzcie, uwaga, patrzcie na to. Ach, jak twoja dziewczyna? No tą Fordem chyba, czyli tak. A on tylko, słuchajcie, kiedy popsikam się innym perfumem, to nie, nie pachniesz jak moja dziewczyna, nie pachniesz jak moja dziewczyna. I on tylko jak się popsikam tym jego tym Fordem, co dostałam od niego, to mówisz, o, to moja dziewczyna. Jedziemy, słuchajcie, na śniadanko. Słuchajcie, idę do Oliwki, który jest w ogóle moja ulubiona restauracja w Elblągu, to zamawiam albo pizzkę, albo, czekajcie, zaraz wam pokażę. Wczoraj jadłam w ogóle te fondue czekoladowe, Jezu, było tak pyszne, ale tak słodkie. Dla dzieciaczków, dania dla dzieciaczków i to. Rupiące fileciki z piersi kurczaka, frytki, surówka, to jest przepyszne. I w ogóle koktajle bezalkoholowe. Ja biorę wodę niegazowaną i jest przepyszny. A jak pizzka, to słuchajcie, jak pizzka diawola, tylko bez oregano i jalapeno. Ale dzisiaj dania do dzieciaczków. A ty dzieciaczku, co ci się wybierasz? Żeberka barbecue, o. Żeberka barbecue i co jeszcze do tego? I... Dawaj, nie żałuj sobie. To jeszcze 3 pizze. Nie. 4 napoje i... A mogę drinka? Nie. Bo ja nie piję, więc ty też nie. Napoje bezalkoholowe. A bezalkoholowe to jest... No co, co? Nic. Widzicie, taki on jest. On by tylko, słuchajcie, pił alkohol. A, dajcie spokój. W ogóle robiłam dzisiaj live'a i Majki przyszedł do domu i mówił mi tak. Na jutro... już nie sprzedawaj, niech to będzie, niech to będzie. Ale widzowie nie będą widzieli tego, no to, widzowie nie tego nie zobaczą. No ale to niech to będzie niespodzianka, nie, już nie, nie wszystko no, musisz od razu mówić. Ale widzowie na live'ie wiedzą, zamówił mi... Bo wyłączę. Zamówił wyłączę mi. Nagrywanie. Wyłączę nagrywanie. Widzicie? Chciałabym być z wami szczera i w 100% mówić wam wszystko, ale nie mogę. On trzyma palec, przysięgam wam. Pokażę wam to na telefonie, patrzcie. Będzie się odbijać. Widzicie? Nie ma, widzicie to? Nie ma. Widzicie to? Nie ma. Nic nie mówisz. Nie ale zaplanowałeś wyjazd na walentynki? Nie wyjazd. A co? Nie powiem. I od razu to zabieramy. Nie oddawaj te oliwki. Nie uć, potem zbuziśmy. Ale ja lubię te oliwki. Dobra, masz. Słuchajcie, ja mam takiego drina bezalkoholowego. To on jest tak pyszny, tylko ja nie lubię wody gazowanej, ale on jest przepyszny. Nawet wczoraj jak byłam... Bez sensu pić drinki bez alkoholu, dziękuję. Słuchajcie, przed chwilą pokazałam mu zdjęcie, które wstawiłam na story. Oczywiście zachęcam was do obserwowania mnie na Instagramie. Nie też. Instagram. I pokazałam mu to zdjęcie i mówię, kto to on. Nie wiem, nie znam dupy z takim mocnym makijażem. On ma jakąś obsesję na punkcie lekkiego makijażu. Czy to jest mocny makijaż? Czy to jest dla ciebie mocny makijaż? Przecież ja mam pomalowaną twarz jak zawsze, tylko usta mam pomalowane mocniej. To jest normalny makijaż. Basic. Basic. Beasy i cy. Wow, ten angielski to o. Proszę bardzo, moje danie dla dzieciaczków. I danie dla dużych dzieciaczków. Smacznego. Dziękuję. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, gdzie tu są drzwi? Tu. Idziemy do mojej Wicki, która wygrała w rozdaniu i akurat jest z Elbląga i przyjechaliśmy do niej do pracy i przy okazji w ogóle ona pracuje w takim chińskim centrum, więc stwierdziłam, że się rozejrzymy i zobaczymy, co tu ciekawego mają. Widzę, że jeszcze bombki nawet mają. Proszę bardzo, o, to jest moja Wicka, Darusia się nazywa. Nie, wstydź się. Proszę bardzo, więc nawet
Patrzcie, zwycięzca z Elbląga się znalazł. Proszę bardzo, Darusiu. Dziękuję bardzo. Dobra, moi drodzy, trzeba się rozejrzeć. Lakiery do paznokci są. My se paznokci nie będziemy robili. Jezus Mary, to jest moje dzieciństwo, słuchajcie. Te gumeczki, plecenie ich, Boże. To jest, nie to, że moje dzieciństwo, ja w gimnazjum to robiłam. Tak każdy daje kciuk w górę, kto robił te rzeczy. To jest przecudowne. Tu jakieś bransoletki, w ogóle podobają mi się takie bransoletki, takie. Szkoda, że nie ma z jakimś na przykład kamieniem, nie? Ametyst czy coś takiego. Sztuczne włosy. Co my tutaj ciekawego? Tutaj jakieś gumeczki mamy. Ej, ozdoby do włosów. Czekajcie, ozdoby do włosów. Mi by się przydały, słuchajcie. O, te spineczki ładne, żeby tak spiąć na live'a. To jest ładne, żeby spiąć na live'a z jednej i z drugiej strony. To weźmiemy chyba, wiecie? Żebym miała takie sobie spiąć na live'a z jednej i z drugiej strony. Tylko nie wiem, czy takie kokardki, czy takie zwykłe. Te kokardki są ładniejsze. Weźmiemy, słuchajcie, te kokardki, żeby spiąć się na live'a, żeby włosy były zawsze spięte. Czy zwykłe? Nie wiem, czy kokardki, czy zwykłe. Dobra, kokardki. Weźmiemy kokardki. Albo tu są jeszcze takie zwykłe, słuchajcie. Tu są takie spineczki. Może takimi spineczkami to zrobimy. O, te są ładne. Tutaj jest komplet za 7 zł. I tu jest taka jedna większa i jedna mniejsza. Dobra, weźmiemy to, weźmiemy to. I po prostu z jednej strony będzie, bo jak z dwóch stron będzie spięte, to będzie dziwnie wyglądało. Weźmiemy sobie chyba ten zestaw. Chociaż tu widzę jeszcze jakieś zestawy. Nie, to już nie. Tutaj jest zestaw jeszcze taki. Tutaj jest zestaw jeszcze ten. O, proszę bardzo, z tymi dwoma. Tutaj jest zapakowany za 7 zł i taką tą suweczką. Dobra, bierzemy to, na pewno bierzemy to. Reszta? Nie ma nigdzie indziej czegoś ciekawszego. Nie, bierzemy to. Świrę na punkcie opasek złapałam. Strasznie podoba mi się ta opaska tutaj z kokardką, ale nigdzie w niej nie wyjdę, ale po prostu mega mi się podoba. I teraz na modzie są to takie, o, ale nie, nie chcę ich. Ale są teraz modne, ale ich nie chcę. Bierzemy na razie te spineczki tylko. O, mi co chwilę, słuchajcie, odpadają paznokcie, więc może idealnym sposobem byłoby kupienie sobie po prostu tych sztucznych paznokci, ale patrzcie, jaki macie ogromny wybór. Ej, to by było dobre na odcinek, że robimy sztuczne paznokcie. I ile czasu wytrzymają takie? Ciekawa jestem, ile czasu by wytrzymały takie. Rzęs jest mega dużo, rzęs jest mega dużo, ale rzęs są zrobione. Ale kępki. Czy są kępki rzęs? Bo ja bym sobie dokępkowała, bo mam takie miejsca, mam takie dziury po prostu, bo ja nie umiem wyleżeć na rzęsach, ale nie ma kępek. Są tylko same rzęsy, kępek nie ma. Tutaj też się schyla, też nie ma. To są magnetyczne rzęsy. A te magnetyczne rzęsy w ogóle są zarąbiste. Ale nie, kępek nie ma, więc niestety, ale nie poradzę sobie. Co tutaj mamy? Pędzle do makijażu. Ej, pojedyncze pędzle. Mi w sumie brakuje pędzla do różu. I ten jest ładny. Weźmiemy sobie tego pędzelka. Michał, jak mi nie kupi kwiatów, to słuchajcie, będę wiedziała, gdzie przyjść. Ej, tu są rzeczy dla piesków. No dobra, słuchajcie, ja teraz i tak będę zajeżdżała do domu, więc musimy coś kupić dla Diora. No, no nie ma opcji. No musimy coś kupić dla tego Dioreczka naszego kochanego. To są same piłeczki jakieś. Nie ma innych zabaweczek, są tylko takie pierdzioszki. Ta babeczka fajna jest. Ale to będzie mu piszczało, on się będzie wkurzał na to. Ale no co, kupimy mu taką babeczkę chyba. O Jezu, to będzie piszczeć na cały dom. O, poczekajcie, tu jest jakaś kostka. To też piszczy, kurde, wszystko piszczy. O, to nie piszczy. To nie piszczy. Dobra, to bierzemy mu i wychodzimy. Jusiu, zobacz, co Kinia dla ciebie ma. Aha. Co to jest? Co ty dostałeś? Hamburgera dostałeś? Ja nie mogę, hamburgera dostał. Patrzcie, on się tak cieszy z nowych zabawek. Proszę, proszę, to jest twoje, proszę. Więc co, kochani, dziękuję bardzo za spędzenie dnia ze mną. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dioruś już się bawi hamburgerem. Także do zobaczenia. Pa!